Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek, być może ostatni odcinek z Assassin's Creed Black Flag. Dosłownie chwilę przed zaczęciem nagrywania dostałem informację, że flota tutaj blokuje ten wpływ do miejsca, które nas interesuje. I nie wiem, czy mam się ich pozbyć po prostu, czy co, czy ominąć. No minąć tak średnio, bo pole widzenia mają raczej niezłe, bo to są dwa liniowce, więc... Ale no... Co mi liniowiec zrobi, no? Rzecz w tym, że... O, trzy liniowce, dobra. Rzecz w tym, że... No raczej niewiele, nie? No niestety nie wpłynę, bo jestem w trakcie konfliktu. Dobra, trochę się źle to ustawiłem, ale dostał z moździerzy niesamowicie. Padnij. A, zresztą nie trzeba. Deduwa. Chciałem zwolnić, rozpocząłem misję. No, spoko. Okej, może być. O, co tam się dzieje? Men cooking up schemes to use the observatory for ill purposes. For power and control. The violence you cause with this thing would be subtle but heavy. Deadly, yet leaving no mark. Does that make sense? Like, if there was a drought and people was thirsty, and one man had a large cask of water but gave a sip to none, he'd be a killer with no blood in his hands. Aye, like that. No dobra, to zaczynamy w takim razie. O! Mamy towarzystwo, no dobra, będzie raźniej, nie ma problemu, chociaż no... biorąc pod uwagę fakt, co tutaj się dzieje z moimi towarzyszami w tej grze, to nie wiem, czy chcę, żeby ona płynęła. No, they're here. Deep in the jungle. No, będą się kryć tak samo jak tubylce, jak tu byliśmy za pierwszym razem? Nie wiadomo. Nie możesz zostać na statku, ja naprawdę sobie poradzę. I to nie o to chodzi, że ty sobie nie poradzisz, tylko... No sama wiesz, co się dzieje z naszą ekipą ostatnio. Co się działo, bo już się nie dzieje, bo już jej nie ma. Więc naprawdę wolałbym działać tutaj samotnie. Jeśli by ci to nie przeszkadzało. Bo smutno to już było i po co to powtarzać niepotrzebnie. Dotrzyj do pomieszczenia obserwacyjnego. Tylko co im po tym obserwatorium, skoro czaszkę mam ja? Skoro jestem w jej posiadaniu. Nie mam mnie kim szantażować nawet, że o, oddaj czaszkę albo go ją zabiję. No chyba, że ją schwytają i będzie taki właśnie... Taki będzie plot twist. Czego bym raczej nie chciał. O kurde, ej, ty, tak patrzę na te truchła, to... A ty po czyjej jesteś stronie, przepraszam bardzo? No, jak tak patrzę na te trupa, to ja nie wiem, kto tu wygrywa, nie? A no, raczej ludzie to reza, niestety. No, także po co mu obserwatorium, skoro jakby mięsko mamy my? Chyba, że jest jakiś jeszcze jeden, nie wiem. Jedna ukryta funkcja tego obserwatorium, o której nie mam pojęcia. Bo tak też może być, o tam krokodyl, aligator kogoś zeżarł. No dobra, ta przeprawa...
Nie podoba mi się to oświetlenie. No, właśnie dlatego. No, strefa strzeżona, ale co mnie interesuje? Kurde. Pomożemy im? Możemy spróbować. A jakbyśmy się mogli podzielić na przykład, że ty zabijesz tamtego, a ja tego, ale nie wiem, czy tak można, więc... Zrobimy w ten sposób. No, to chociaż taki dobry uczynek na koniec się udało. No, widzę, im pomogłem. Wszystko pod kontrolą, spokojnie. Nie wiem, czy wcześniej też gdzieś byli. Można było im pomóc. Zauważyłem tych. A skąd ty wiesz, że Hiszpanie? Ty wydajesz się wiedzieć więcej niż... niż wydajesz się wiedzieć. A, tu też są. A ten co? Czy on ciebie zauważył? Okej. Okay. Dobra, oni sobie poradzą. Oni już są uwolnieni, nie? No właśnie. Oni są uwolnieni, więc wkurwieni jeszcze bardziej niż byli wcześniej, więc... Dobra, więcej tu ich jest do uratowania. No dobra, możemy spróbować. Czy się uda? Nie wiem. Ale dołożę wszelkich starań. Dobrze. I dwójeczka. Do widzenia. I sorry, że wcześniej mam tak ochoczo headshoty sprzedawałem, jak tu byłem, ale no... Wtedy byłem trochę innym człowiekiem. Gdzie moja towarzyszka? No nic, mam nadzieję, że zaraz nie dostanę desynchronizacji, bo się oddaliłem od sojusznika za bardzo. Wejrzałem, że się zresetuje przy cutscence. Dobra, no trzy grupki do uratowania, to podejrzewam tak... O, jesteś, super. To tak standardowo właśnie, jeśli chodzi o liczbę. Więc myślę, że już więcej nie będzie. Uuu! Co to za mechanizm? Tak se lata góra-dół. Dobra, przyspieszmy trochę. Tu raczej nic nowego już nie znajdę. O, tu skrzyneczkę opuściłem ostatnio? Ależ ja jestem po prostu niedokładny. Dwie skrzyneczki, o kurde. To się nie godzi, naprawdę. Znaczy podejrzewam, że więcej skrzyneczek, biorąc pod uwagę fakt, że jednego całego punktu widokowego nie zrobiłem nawet. Dobra, już chyba zaraz będziemy na miejscu, co? Coś tu się uruchomiło, bo te kurde filary teraz się wsuwają, wysuwają. Wcześniej to tu było statyczne wszystko bardzo. O, dwóch punktów widokowych nie zrobiłem nawet. A teraz widzę, że to działa. Tylko czy my mamy się...
W sumie lepiej by było wziąć chyba całą załogę, albo jakąś, nie wiem, większość. No wiadomo, część na statku musiałaby zostać, ale no kurde, ona jedna ma pilnować, a jak, nie wiem, przyjdą jakieś posiłki. Najgorsze jest to, że nawet jak ją złapią i każą mi oddać tę czaszkę, to jej nie mam przy sobie chyba. O kurwa, co jest grane? Wow! Okej. Jak w Mrocznym Widmie. No to tu ładne cyrki jeszcze widzę, mnie czekają. Serio? W takiej sytuacji? Moglibyśmy już sobie odpuścić te przygody, wiecie? Mam nadzieję, że będziesz mądrzejszy od swoich kolegów. No przecież cię oszczędzam, wyjebane mam w ciebie, no. Dobrze. Okej, gdzieś wlazłem. Nie wiem, czy dobrze. O! Chuj. To jeszcze raz, myślałem, że zdążę. Ale mi uciekło, niestety. O, to chyba była zła decyzja trochę. Fuck, no za pierwszym razem mi po prostu tak cudownie poszło, a teraz się kaleczę. Dobra. Dobra. To jest ten z powrotem i tym razem poczekam. Dobra, nie musiałem. O, no nie. Znowu to samo, kurwa. Dobra, to od tej strony spróbujemy, może będzie lepiej. Kurwa, jak bardzo można popełnić dwa razy ten sam błąd, no? Ech. Dam radę też tak po skosie? Nie, no tam to było lepsze o wiele. Tamta strona. Nie, nie, nie! Kurwa, sterowanie tutaj. Dobra. I teraz se poczekam. Nie, nie dam się nabrać, absolutnie. Nie, ja se poczekam. Już ta kamera nie pomaga. Gdybym miał normalnie zza pleców, to bym mógł bardziej ocenić, czy dam radę. Dobra, teraz. Jest. O, gdybym miał taki widok cały czas, to nie byłby problemu. Tam dam radę? Dałem mi to z klasą. Dzień dobry. Trzeba jakoś mocno uważać na te promienie śmierci? Czy one tylko z tych szczelin będą wylatywać? Chyba tylko z tych szczelin, dobra. Chłopie, uważaj, bo tam wpadniesz. No oczywiście, że go nie dobiłeś, bo po co? No po jaką cholerę? Czy on jakieś zagrożenie sprawia? Absolutnie żadne. Przecież... Szanujmy się, prawda? No, kolego, zapraszam. Co tam? Odpuszczasz? Dobrze. Doceniam. Niedobrze. Ale to nic. Dobra, tu widziałem, że też gdzieś ten promień wylatuje. Tutaj, dobra. Hyc. Chwila. Dobrze. Z losowych miejsc widzę.
Okej. Dobra, bo tu nie wiem, czy po prawej? Czy on mnie tu jakoś złapie? No idę sobie w dół! Nie, dobra, on się tak dziwnie rozchodził po prostu wcześniej. Miałem zaburzoną percepcję. Tu co się dzieje? Tu jest git, dobra. Na górę, do tyłu? Nie wiem. Na górę i do tyłu. Czy one jeszcze tu strzelają, że mogą mi krzywdę zrobić? Nie, dobra. I... a teraz co? A, tutaj. No dobra, Torezie. Chyba się do ciebie zbliżam. Wejdę se tu. Dobra, gadaj, gadaj. Captain Kenway, ever a splinter in my side. Does this murder fulfill you? I'm only seeing a job done, Torres. As you'd have done with me. As we have done, I think. You have no family anymore, no friends, no future. Your losses are far greater than ours. That may be. But killing you rights a far greater wrong than ever I did. You honestly believe that? You would see all of mankind corralled into a neatly furnished prison, safe and sober, yet dulled beyond reason and sapped of all spirit. So I, with everything I've seen and learned in these last years, I do believe it. You wear your convictions well. They suit you. Torres awakened something fierce. Are we safe? With the device returned, I believe so. What do you call this place? Captain Kenway's Folly! Petzawol desu dukila. Ka wenen. We will seal this place and discard the key. Until another sage appears, this door will remain locked. There were vials when I came here last. Filled with the blood of ancient men, Robert said, but they're gone now. Then it's up to us to recover them, before the Templars catch wind of this. You could join us in that cause. I will, but only after I fix what I mangled back home. It arrived last week. Oho. Beloved Juno, and for a brief moment, I thought she might occupy this tender body of yours. But something went wrong, and now she's back out there, adrift. Oh, she was magnificent once, one of a race of beautiful, wonderful creatures. They created your kind. Did you know that? Your people were tools to them. That's all you have ever been. That's all you should ever be. One day soon, I hope. For the world is nearly ready for her return. Wired. Prepared for a second coming. Uh-oh. Here they come. Those Templars. Or maybe assassins this time. Idiots.
all of them. I envy you. It was her wish that I be here to greet her. It was her experiment that made it possible for my rebirth as one of these things. Stay down! Get down on your back! Now! He's got a gun! Guide me into the grave, beloved! I am your instrument! Put the gun down! Drop it! Drop your weapon! Clear! Clear! Check his vitals. He's bleeding fast. Check the victim. Are you okay? Can you hear me? Hello? Talk to me. You all right? Kobieto, słowem się nie odezwałem, odkąd się poznaliśmy. Jak myślisz? Czy ci odpowiem tym razem? Jestem naćpany. To on był tym. W sumie mogłem się domyślić. Can you stand? Good. Try walking around. Świetnie, a teraz do roboty. Jesteśmy już tak blisko. A doctor came by, said there wasn't anything to worry about. That the liquid in the syringe was far, far below a lethal dose. I feel terrible about all this. About everything. Ale do końca życia nie będziesz trzymał moczu, także. John all along. God, the things we found on his computer. Whatever you need, we'll provide. You've done an amazing job. Speaking of which, our trailer is finished. Would you like to see it? I owe you that much. Tak, prawie jakiś przedwieczny psychol odradzający się co jakiś czas przez kosmiczną moc mnie naćpał czymś nieznanego pochodzenia. Jasne, zobaczmy trailer, no. I think you'll love it. It really captures the essence of the era. Dobra, włączaj. Take care. Aha. And thank you. Spierdalaj. Włączysz mi czy nie? O, mam, dobra. Yeah. Where pirates rule the waves. These men will discover that nothing is sacred and everyone is committed to rum, plunder and women. Hola, ladies. This summer, Abstergo Entertainment invites you aboard for the adventure of a lifetime. So sharpen your cutlasses, shine your hooks, and sail with the devils of the Caribbean. This virtual experience is not being rated. One man, one decision, one desire. Dobra, chujowy, zresztą już go chyba oglądałem wcześniej. Nie? Ale mam figurek dużo. Sorry about this. My name is Sean, and back there is Rebecca, my partner in crime. Hello. Bloody good work earlier. Honestly, I mean it. Delivering us all that data. It's really just too bad that our man on the inside was such a how to put it? Fanatic. Fanatic is the best word, I suppose. We take who we can get. Exactly. Exactly. Well put. We saw in John an opportunity to burrow deeper into Abstergo's cloud servers, and I'm not ashamed to say we took it. Not realizing, of course, that he was enlisting you to help him. And to blame, should anything go wrong. I suppose it all worked out very nicely in the end. Most of it, anyway. What Sean really wants to say is, if you're up for more hacking, we are too. John gave you level 3 security clearance before you died. You should use it. The assassins don't have the resources to pay you like the Templars do, but we'll make it worth your while. Look, we should really cut it short, Bex. 20 seconds. All right. Good luck. Cheers, mate. And top-notch work. Really top-notch. Give yourself a pat on the back. And happy hacking. Tak, bo nie mam nic innego do roboty, tylko łazić po kompach i okować. Dawać mi epilog! O, i nie odnowiłem sobie chaty, zapomniałem. Kurde. Gentlemen, how do you find it here? It will work for us. But our goal must be to scatter our operations. To live and work among the people we protect, just as Altairi Ben La'ahad once counseled. Well, until that time, it's yours as you see fit. Edward, Captain Woods Rogers survived his wounds. He has since returned to England, shamed and in great debt.
but no less a threat. I will finish that job when I return. You have my word. A to nieciekawie. Myślałem, że raczej zabijam na śmierć. Evening, Anne. Edward? I'll be sailing for London in the next few months. I'd be a hopeful man if you were beside me. England's the wrong way around the globe for an Irish woman. Will you stay with the assassins? No, I haven't got that kind of conviction in my heart. You? In time, aye. And my mind is settled and my blood is cooled. Sail ho! Coming into the cove! You're a good man, Edward. And if you learn to keep settled in one place for more than a week, you'll make a fine father, too. A któż to nas tu odwiedził? Ej, no ale bez takich finałów, kurde, no. Nie wolno się wzruszać na Assassin's Creed'a. Halo, to nie jest taka gra. Dobra, mamy finał. Chyba najlepszego Assassin's Creed'a do tej pory, przynajmniej dla mnie. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, ja swoją przygodę skończyłem na Rogue, ale wątpię. Szczerze wątpię, że którakolwiek historia z nadchodzących Assassin's Creed'ów, ale no, to oczywiście nie przesądzam z góry, ale wątpię, że którakolwiek historia będzie aż taka. I teraz właśnie na koniec do mnie dotarło, dlaczego w sumie się mówi, że Assassin's Creed to jest świetna gra o piratach, ale słaby asasyn. Bo tego asasynowania tutaj, tego bycia asasynem tutaj praktycznie nie ma tak naprawdę. Father, did you always know how to sail a boat? The Jackdaw is a ship, Jenny. Not a boat. But did you always know? No. No, I learned after leaving Bristol. After you left Mother? Well, I didn't leave your... I didn't leave without saying goodbye, that is. It was an arrangement, you see, between your mother and me. She said you left her. She said you always talked about sailing a boat and making money in the new world. I did always want to sail a ship. That's true. But not for a lark. To support us. And take care of her. And you. Not me. Mother said you didn't know about me. She said you wrote only once a year, and that she never knew where to find you. That's all true, and I'm sorry for that. If I'd known earlier, I don't know. I might have come home.
I hope that I would have. Well, you were busy. That's what I think. I was, but that wouldn't have mattered. Can I steer your boat? Boat? I see no boat here. Do you? Oh, I mean ship, obviously. I don't see the difference anyway. Ah, it's a very simple one, Jenny. A ship can carry a boat, but a boat cannot carry a ship. Why then, everything is a ship. Large and small. But for my toy boat, the one I take into the bath with me. That's a clever way of seeing it. Is it hard to talk about Caroline, Jenny? About your mother? No. She passed some years ago. I miss her, but it's all right. Was she in pain? I don't know. I don't think so. She was very happy for quite some time. Then, not so happy. I didn't see her much after that. Then, she was gone. I'm sorry. I'm sorry I wasn't there for you. It's all right. You're here now. And we're on an adventure. Only a little one, I hope. Can't handle too many more surprises. Do you think we'll see a whale? Yes, there's a very good chance. Hmm. And what about pirates? Will I see pirates? No. Not much chance of that, I think. Oh, that's rather sad. I should have liked to have seen one. Tell you what, Jenny. As soon as these winds die a little, I'll let you steer the jackdaw. One little trick at the helm before sundown. Yay! Miss Jennifer Kenway, may I introduce myself? Jennifer Scott, if you please. I'm sorry, My daughter was raised by her mother, Caroline, until she passed away some years ago. Jenny prefers to use her surname to mine. Ah, please forgive my ignorance. I will. She may not. Father, help me. This little rascal, however, is a Kenway. What's wrong, Haven? I can't see the stage. Up we go. How's that? Fine. But won't your arms tire? Hey, I'm not so old as that. But if they do, then we shall quit this posh gig and go and meet your mother for some chocolate at White's. How's that sound? Yes, please. Okay, hush now. No właśnie, zastanawiałem się, czy hejt tam będzie będzie pokazany. No i był. O, teraz się Uplay odezwał. Może teraz będę miał dostęp do serwerów. No, wracając. No już wiem, dlaczego to jest świetna gra o piratach, a kiepski asasyn. Bo to wraz w zasadzie do samego końca, do momentu utraty wszystkich naszych przyjaciół, czyli do śmierci Mary, tu nie ma asasynowania, tu jest cały czas pogoń pirata za bogactwem, które obiecał sobie i swojej nie wiem, żonie, chyba nie byli małżeństwem, swojej partnerce dawno temu i tyle. I dopiero do ostatnich tych misji to Edward miał w dupie to całe asasynowanie, po prostu gdzieś tam się kręcił pomiędzy asasynami a templariuszami, raz mu podpadli ci, potem mu podpadli tamci, on po prostu cały czas robił swoje. I miał na względzie tylko i wyłącznie jakby swój interes. No i co tu się dziwić? No w końcu był piratem. I tu jest słuszne stwierdzenie, że to nie jest asasyn. To jest gra o piratach po prostu. A że na końcu coś tam było wetknięte i że ci asasyni gdzieś tam w tle są, no to już trudno. No.
ale moim zdaniem to był świetny zabieg. Gdyby więcej tutaj wcisnąć właśnie tego asasynowania, a mniej piratowania, to by był raczej słaby tytuł. Ale ogólnie, no tęskniłem, bardzo tęskniłem za Black Flagiem, cieszę się, że udało się do niego wrócić i że jest tak dobry, jak go zapamiętałem z pierwszych ograń te 10 lat temu. Prawie. No i 2 lata temu, bo jak się pandemia zaczęła, to też coś tam sobie zacząłem, ale niezbyt dużo. To jest tytuł, który zapamiętałem. I tak jak mówiłem wam wczoraj, chyba, czy to było w dzisiejszym odcinku? Nie wiem. Nie, we wczorajszym. No mam niedosyt, czuję ogromny niedosyt, mimo godzin spędzonych tutaj i nie mogę się doczekać Rogue. Tam jest trochę więcej tego samego, a z Rogue to już fabularnie kompletnie nic nie pamiętam. Finał tylko, który się łączy z Unity, to pamiętam. Ale tak po drodze to nic, więc jestem bardzo ciekaw, jestem bardzo podekscytowany. I myślę, że niedługo sobie zaczniemy. Piękna historia, naprawdę wspaniała, dramatyczna i przykra zarazem, ale piękna, naprawdę. No dobra, moi drodzy, no to co, żeby tu nie przedłużać, napisy są podobno bardzo długie. Ja najwyżej poczekam do końca napisów, czy coś tutaj się jeszcze wydarzy, bo chyba nie można ich pominąć. Nie, można pominąć, o, a to zostałem okłamany. Zaczekam sobie do końca napisów, jeśli coś się wydarzy, to jeszcze się zobaczymy, a jeżeli się już nie zobaczymy, to ja już się z wami pożegnam. Także moi drodzy, na dzisiaj to tyle i z Assassin's Creed Black Flag to też tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie każdego odcinka z osobna, jak i tego dzisiejszego, i mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał. Wy wbijajcie na Discorda, żeby się dowiedzieć, co tam, jak tam z następnymi seriami na Instagrama i na Facebooka, a my widzimy się w kolejnych odcinkach i w kolejnych seriach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej pa!